Tu Polskie Radio PIK, poniedziałek, drugi dzień grudnia, przed mikrofonem Marcin Kupczyk. W naszym studiu jak zawsze goście, z którymi będziemy rozmawiali o bieżących sprawach. Przypominam także, że audycję można nie tylko wysłuchać, można ją również obejrzeć w przekazie wideo na stronach internetowych Polskiego Radia PIK. Anna Bańkowska, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Kosma Złotowski, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się Państwu. Eugeniusz Kłopotek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Łukasz Krupa, Twój Ruch. Dzień dobry. I w naszym toruńskim studiu poseł Platformy Obywatelskiej Antoni Mężydło. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam. Proszę państwa, zaczynamy od gorących wydarzeń naszego wschodniego sąsiada, bo to sprawa również dotycząca naszej polityki i z udziałem naszych polityków dzieją się tam niektóre wydarzenia. Na Majdanie Niepodległości, placu w centrum Kijowa, protestowało w niedzielę około 200 tysięcy osób, według innych informacji nawet więcej, może 300, może 400. Hasłom poparcia dla integracji europejskiej towarzyszą wezwania do ustąpienia prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowicza oraz premiera Mikołaja Azarowa. Przed demonstrującymi na Majdanie Niepodległości wczoraj wystąpił m.in. szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zapewniał zgromadzonych, że Ukraińcy są potrzebni Unii Europejskiej. Cytował także ukraińskiego wieszcza narodowego Tarasa Szewczenkę, który napisał, że ci, którzy nie chcą wolnej Ukrainy, nigdy nie zostaną zbawieni. Sława Ukrainie, zakończył przemówienie Kaczyński. Dziękujemy, krzyczał tłum. Wiceszef Parlamentu Europejskiego, europoseł Platformy Obywatelskiej Jacek Protasiewicz zapewniał zgromadzonych, że Polacy zawsze będą popierać sprawę integracji europejskiej Ukrainy. Zaznaczył, że mówi to w porozumieniu z prezydentem Bronisławem Komorowskim i premierem Donaldem Tuskiem. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wydał oświadczenie razem z ministrem spraw zagranicznych Szwecji Karlem Bildtem. Ministrowie nalegają, by demonstracja w Kijowie przebiegała w pokojowej atmosferze. Unia Europejska nadal jest gotowa, piszą, by podpisać z Ukrainą umowę stowarzyszeniową, ale władze Ukrainy powinny zobowiązać się, że będą wspierać realizację postanowień tej umowy, wskazali Sikorski i Bild. W Kijowie oraz innych ukraińskich miastach demonstracje trwają już od 21 listopada, kiedy rząd tego państwa ogłosił, że wstrzymuje przygotowania do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Proszę państwa, jaka może być rola nas Polaków i polityków polskich w przemianach na Ukrainie, bo chyba o przemianę chodzi. No tak, ja przede wszystkim dobrze życzę Ukrainie i chciałabym bardzo, żeby w bardziej pokojowej formie prowadzone były w tej chwili takie negocjacje w ramach narodu ukraińskiego. Osobiście uważam, że Polska już dostatecznie wyraziła swoje takie polityczne poparcie i Ukraińcy są już przeświadczeni i tkwią w tej prawdzie, że wszyscy dobrze im życzymy. Natomiast na tym powinniśmy poprzestać. Tak uważam, na ten czas dajmy możliwość domówienia się narodowi ukraińskiemu między sobą. A to nie jest dobre, że wchodzimy na barykady i krzyczymy jesteśmy z wami, bo to bycie jesteśmy z wami musi oznaczać również możliwość powiedzenia prawdy narodowi ukraińskiemu, że integracja czy umowa stowarzyszeniowa z Ukrainą wcale nie oznacza tego, że natychmiast do nich popłynie jakakolwiek pomoc i że poczują się w tym momencie ci, którym żyje się ciężko, poczują się lepiej. Ukraina jest w szczególnie trudnej sytuacji, trudniejszej niż my, ponieważ ma z jednej strony sąsiada w postaci Rosji, od którego jest bardzo uzależniona. Mam tu na myśli gaz i różnego rodzaju surowce. I z drugiej strony ma część narodu przeświadczoną, że bezwzględnie potrzebna jest integracja europejska. My powinniśmy w tym momencie wstrzymać, że tak powiem, taką wielkie wtrącanie się, ponieważ wczoraj usłyszałam takie zdanie od jednego ważnego profesora, który powiedział, że w tej chwili bez względu na to, jak przedstawiciel jakiej siły politycznej by rządził na Ukrainie, to musi brać pod uwagę z jednej strony oczekiwania dotyczące integracji z Unią, ale z drugiej strony to, co naród ukraiński by spotkało, jeśli chodzi o reperkusje ze strony Rosjan, bo to nie ulega wątpliwości. Tutaj myślę, że władze Ukrainy powinny w tym momencie poprzestać takich nacisków, które na naród są wywierane,
na Majdanie, natomiast starać się przemówić do tego, żeby położyć na jednej szali wszystkie zobowiązania i trudy, które muszą ponieść, i perspektywę innego życia. Ja chcę tylko jeszcze jedno zdanie powiedzieć. W moim przekonaniu, gdyby Ukraina miała wcześniej takiego Balcerowicza bis, który już by zaczął wszelkiego rodzaju reformy, szczególnie gospodarcze, które pamiętamy, że na początku lat 90. bardzo negatywnie dościgały czy sięgały nasz naród, no to mieliby łatwiej, a w tej chwili przed nimi trudna droga. Mhm. Ryszard Kalisz, proszę Państwa, już krytykuje wizytę Jarosława Kaczyńskiego. Tu chciałem teraz odnieść się do tej sprawy, że tak, politycy różnych stron zjawili się na Majdanie. Oczywiście na naszym polskim podwórku już jest wielki spór co do Ukrainy i wychodzą te różnice nawet właśnie w tej sprawie. Ryszard Kalisz krytykuje wizytę Jarosława Kaczyńskiego na Ukrainie. Prezes PiS pojechał do Kijowa, by okazać wsparcie Ukraińcom protestującym przeciwko zamrożeniu przez rząd przygotowań do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią. Kalisz, przewodniczący Stowarzyszenia Dom Wszystkich Polska, dał do zrozumienia, że ta wizyta nie była przemyślana. Ten kraj ma swoje legalne władze. Tym razem nikt nie kwestionował legalności. Kaczyński jedzie, nie ma pojęcia, o czym mówi, twierdzi Kalisz. Prezes PiS, wyjaśniając cel swojej wizyty na Ukrainie, twierdził, że to kontynuowanie dzieła prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który dążył do integracji Ukrainy z Unią Europejską. Panie pośle, Kosma Złotowski, Prawo i Sprawiedliwość. No ale co, ja mam skomentować to, co mówił Ryszard Kalisz? Bardzo proszę. Nie mam najmniejszego zamiaru. Nie ma pan ochoty, dobrze. To co dzieje się na Majdanie? To jest zupełny bełkot. Natomiast jeśli chodzi o Ukrainę, no to szanowni państwo, musimy sobie uświadomić, jaki jest interes Polski w całej tej sprawie. A interes Polski jest tutaj jednoznaczny. A mianowicie taki, żeby Ukraina była bliżej Polski, bliżej Unii Europejskiej niż bliżej Rosji. Oczywiście to jest, to się wiąże z pewnymi wyrzeczeniami dla Ukraińców, ale także z dobrą dla nich perspektywą. I te tłumy na Majdanie Niezależności o tym doskonale świadczą. Ukraińcy zdają sobie z tego sprawę i dlatego z takim zaskoczeniem przyjęli oświadczenie prezydenta Janukowycza, że umowa stowarzyszeniowa z Rosją nie będzie podpisana, choć przecież ten sam prezydent z Ukrainą, ten sam... Z Unią, przepraszam, umowa z Unią nie zostanie, Unią nie zostanie, tak nie zostanie podpisana. Ten sam prezydent i ten sam premier Mykola Azarow przez wiele długich miesięcy negocjowali tę umowę i sprawiali wrażenie, nie na mnie, nie na nas, tylko na Ukraińcach właśnie, że ta umowa zostanie podpisana. Stąd odmowa wywołała taki szok i wywołała tak wielkie demonstracje. Naszym obowiązkiem jest, naszym interesem również jest wspomóc tych ludzi, którzy demonstrują przeciwko takiej postawie ukraińskiego rządu. Eugeniusz Kopotek, panie pośle. Zresztą można jeszcze nawiązać tutaj do ugody perejesławskiej. Za chwilę będziemy mieli 360. rocznicę tego aktu. Na tym Ukraina dobrze nie wyszła. Ukraińcy sobie doskonale zdają sprawę z tego, że poddanie się Rosji to oznacza koniec narodu ukraińskiego, koniec państwa ukraińskiego, koniec ukraińskiej państwowości, o której marzyli przez tyle set lat. I to doświadczenie dzisiaj warto jest przywołać Ukraińcom. Mhm. Eugeniusz Kopotek. No jest takie powiedzenie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, patrząc w przyszłość. Otóż ja uważam, że na ten moment ani jedna, ani druga strona nie były mentalnie przygotowane do tego podpisania. Po pierwsze, naród ukraiński nie zna całej prawdy o sytuacji. Dokładnie. O sytuacji, jaka jest szczególnie wewnątrz Ukrainy. I co ich czeka, bo władza, tak, bo władza tutaj jednak ograniczała te informacje. A przede wszystkim, tak jak już tutaj podpowiedziała pani poseł Bańkowska, nie wie do końca, z czym to się jednak wiąże. To jest sporo wyrzeczeń. Po drugie, wydaje mi się, że Unia Europejska pewnie tak na zasadzie Ukraina oczywiście chętnie do nas przyjdzie, do tych państw Zachodu i lekkim kosztem chciała to zrobić. To się nie udało i dzisiaj
To, czego najbardziej się obawiam, bo oni dojrzeją, tylko to wymaga pewnego czasu. To, czego dzisiaj się obawiam, bo dzisiaj już w tej chwili na Majdanie są stawiane postulaty nie tylko związane ze podpisaniem umowy stowarzyszeniowej, tylko również, czy aż z obaleniem własnego rządu i impeachmentem w stosunku, czyli zrzeczenia się bądź zdjęcia ze stanowiska prezydenta Ukrainy, a to grozi rzeczywiście potężnymi wybuchami i wtedy może, co nie daj Boże, poleć się nawet krew. Łukasz Krupan, twój ruch. Sytuacja jest dosyć skomplikowana, dlatego że sami Ukraińcy też nie są jednoznacznie wszyscy za taką szybką integracją. Trzeba pamiętać, że wschodnia część, ta bardziej związana z Rosją, jest bardziej prorosyjska i tam, gdyby stosować wszystkie standardy demokratyczne, najlepszym rozwiązaniem byłoby zrobienie referendum. Pytanie, czy obecne władze są i tak odważne, i tak uczciwe, żeby takie referendum przeprowadzić. Ja byłem w zeszłym roku w Kijowie jako obserwator w ramach OBWE na wyborach i sam proces wyborczy wydaje się być bardzo transparentny. Oni wydali grube pieniądze na to, żeby każdy lokal wyborczy był monitorowany, tam było wszystko nagrywane, przezroczyste urny, bardzo skrzętny sposób liczenia głosów. Natomiast czy na, poza już lokalami wyborczymi również wszystko dalej jest tak uczciwie, tego nie wiadomo. Natomiast dzisiaj angażowanie się tak mocne polskich polityków, ja nie wiem, czy to jest dobre, zwłaszcza jeżeli widzę Jarosława Kaczyńskiego, pierwszego eurosceptyka, który tak naprawdę no najchętniej to wielokrotnie można rozumieć jego słowa, że Polskę by wyprowadził z Unii Europejskiej, a tutaj jedzie tam na barykady w cudzysłowie i stoi z Witalijem Kliczkowem i zachęca Ukraińców do integracji, więc no dla mnie to jest sprzeczne jakby i trochę się gryzie, przyznaję. Więc tutaj, jeżeli chodzi o komentarz... Pan poseł zdaje się nie rozumie opinii Prawa i Sprawiedliwości o Unii Europejskiej, ale to jest inna rzecz. Znaczy ja widzę po prostu to, co robi Jarosław Kaczyński. Bardziej wydaje mi się, że jest to budowanie własnego wizerunku, bo jako polityk jeszcze specjalnie się w sprawy międzynarodowe nie angażował, a polityk największej partii opozycyjnej i każdy polityk dużego formatu jednak gdzieś tam się angażuje. Kwaśniewski, Lech Kaczyński również się angażował, więc myślę, że Jarosław Kaczyński ma taką potrzebę i dlatego ten czyli pańskie pojechał. Zdanie jest podobne do zdania pani poseł Bańkowskiej. Tak, dlatego, że to jest o tyle... Angażować tak, ale nie za głęboko. Nie za głęboko, dlatego, że samo podpisanie umowy stowarzyszeniowej nie będzie, to już pani poseł też powiedziała, od razu jakby skutkowało strumieniem pieniędzy z Unii Europejskiej, bo sama Unia Europejska też ma swoje wewnętrzne problemy. Czas między podpisaniem umowy stowarzyszeniowej a pełną integracją to jest jeszcze czas ogromny, a Ukraina jednak jest bardzo mocno od Rosji uzależniona i to wcale nie jest taka zero-jedynkowa sytuacja, że tak podpisujemy, a później to już wszystko samo się wydarzy. To jest dużo bardziej skomplikowane. Oczywiście, że samo się nie wydarzy, ale nie podpisanie tej umowy może skutkować podpisaniem umowy o Unii Celnej. Na pewno to jest dla Polski bardzo niekorzystne. Zaangażowali się politycy Platformy Obywatelskiej i teraz politykowi Platformy. Właśnie oddajmy głos do Torunia, gdzie na swój głos czeka Antoni Mężydło. Panie pośle, no byli europosłowie, Jacek Protasiewicz chociażby, oświadczenie ministra Radosława Sikorskiego, oświadczenie samego premiera Donalda Tuska. Panie pośle, też? Proszę wyłączyć komórkę. Ja widzę, że tam w studio w Bydgoszczy podział jest mniej więcej taki jak sympatie polityczne, jeśli chodzi o stosunek do Rosji albo o genezę tych partii, które były bardziej prorosyjskie lub mniej. Ja nie widzę, wie pani co, no bo nie ma żadnego uzasadnienia mówienie o tym, że dzisiaj Ukraina jest zależna od Rosji surowcowo i tak dalej. Jest i co z tego? A my nie byliśmy w 90 roku uzależnieni od Rosji. Byliśmy tak samo. No przecież nasza gospodarka była powiązana bardziej niż dzisiaj ukraińska jest powiązana z Rosją, bo dzisiaj przecież Ukraina handluje również z Zachodem, z Polską. 90% eksportu jest do Rosji. Nieprawda. Dobrze. Nieprawda. Eksport jest mniej więcej jest taki sam. Duży poziom eksportu do Rosji. I tak dalej. Spokojnie. Antoni Mężydło. I Ukraina jest do udźwignięcia. Jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, to na pewno
pewno Ukraina jest bardziej do udźwignięcia przez Unię Europejską niż przez Rosję. I myślę, że tutaj no, nie ma żadnych wątpliwości. Tu po prostu chodzi o to, że rząd Janukowicza jest tak naprawdę rządem bardziej prorosyjskim i widać wyraźnie, że oni nie dotrzymują słowa z kampanii wyborczej, no bo przecież Janukowicz wygrał wybory, bo to nie jest tak tylko, nikt nie wie, jakie są podziały w społeczeństwie ukraińskim, że tak jak tutaj pan poseł Krupa powiedział, że część wschodnia jest na pewno bardziej prorosyjska, część zachodnia bardziej proeuropejska. Wydaje się, że tam są podziały również, jeśli chodzi o społeczeństwo, również ze względu na wiek. Myślę, że młodsza część społeczeństwa no, chciałaby, jest bardziej proeuropejska. Ogromne flagi Unii Europejskiej trzymane w rękach młodych ludzi, tak, prawda, na ulicach tak, Ukrainy. Tak, widać wyraźnie, że akurat ta druga część tej pomarańczowej rewolucji, tam w drugim wydaniu, ona jest bardziej taka pokoleniowa. No i tutaj to młode pokolenie, nawet siłą wiodącą, raczej jest to pokolenie niż partie opozycyjne ukraińskie. Bardziej prym wiodą w organizowaniu tych manifestacji. One są tutaj dominujące. I tutaj wydaje się, że dzisiaj jakie powinno być stanowisko Polski? No oczywiście, że w naszym interesie jest jak najbardziej to, żeby Ukraina była w Unii Europejskiej, a nie związana z Rosją w żaden sposób. Także tutaj my powinniśmy robić wszystko i w Ukrainie, i w Unii Europejskiej, żeby Ukraina podpisała ten traktat stowarzyszeniowy, ale nie problem jest tylko w tym, ale problem jest rzeczywiście. Ja myślę, że społeczeństwo rosyjskie i ten Majdan słusznie odczytuje, że problem jest w rządzie. No i tutaj nie ulega wątpliwości, że rząd Janukowicza jest rządem prorosyjskim i to tutaj wychodzi, a wszystko inne jest tylko wybiegiem. Pani posła Anna Bańkowska, krótka riposta, proszę. No więc pan poseł Mężydło nic nie zrozumiał w ogóle, bo właściwie się chyba nastawił na to, żeby krytykować stanowisko, które ja podzielam, jakie SLD. Czy mogę powiedzieć? Otrzymałam głos. Nie może pani mówić. Panie pośle, otóż chcę powiedzieć tak. W interesie polskim jest to, żeby Ukraina była stowarzyszona z Unią Europejską. I nie ulega wątpliwości, i to wyraźnie powiedziałam. Natomiast czymś innym jest danie Ukrainie czasu, żeby wreszcie sobie prawdę powiedzieli, co to oznacza zerwanie kontaktów z Rosją i co oznacza wejście do Unii Europejskiej. Że będzie to bolesne. Bo łatwo jest stanąć na barykadzie, ale gorzej będzie wtedy, kiedy naród pełen niewiedzy będzie protestował przeciwko odkładaniu w czasie tej umowy stowarzyszeniowej, a zaczną się zwolnienia z zakładu pracy, zaczną się kłopoty finansowe i tak dalej, i tak dalej. Mądrzy są Ukraińcy i w pełni demokratycznie wybrana władza i dajmy im szansę powiedzieć sobie prawdę i na Ukrainie, jeśli chodzi, oceniamy sytuację gospodarczą, to dzisiaj to jest dryf ekonomiczny. Unia Europejska nie wie, czy chce Unii, czy i kiedy. Dobrze, jeżeli chcą sterować swoją gospodarkę, to powinni iść w kierunku Unii Europejskiej. Oczywiście. Burza tymczasem u nas już gorąco, prawie tak samo jak na Majdanie, tylko na razie bez dymów i kamieni. Burza wokół internetowego wpisu Radosława Sikorskiego. Szef polskiej dyplomacji napisał na Twitterze: oczekuję od polityków PiSu deklaracji, ile polskich miliardów chcą wpompować w skorumpowaną gospodarkę Ukrainy, aby przekupić prezydenta Janukowycza. Była to jego odpowiedź na apel prezesa PiSu. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego w Kijowie jak najszybciej powinni znaleźć się specjalni wysłannicy Parlamentu Europejskiego Aleksander Kwaśniewski i Pat Cox oraz Radosław Sikorski, szef MSZ-u Szwecji Carl Bildt. W ocenie rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Andrzeja Dudy to działanie wbrew żywotnym interesom Polski. Poseł dodaje, że minister Sikorski swoim wpisem na Twitterze obraził też Ukrainę.
Bo jeżeli ktoś pisze o skorumpowanej gospodarce, mając na myśli Ukrainę, jeżeli ktoś pisze o tym, że prezydent państwa weźmie łapówkę, to jest po prostu nieodpowiedzialny. Nie wspominając już o tym, że od strony dyplomatycznej patrząc, to jest jakaś absolutna katastrofa, więc to pokazuje, jakim dyletantem w sprawach międzynarodowych jest minister Sikorski. Nie wiem, czy nie zdaje sobie sprawy, że tysiące ludzi czytają jego wpisy w internecie, na Twitterze. Jestem tym zdumiony. Natomiast wpisy ministra nie oburza posłanki Platformy Obywatelskiej Julii Pitery. To nie jest jakaś wiedza tajemna, mówi posłanka. Wyjaśnia, że było sporo artykułów na temat wzbogacania się dzieci wysokich funkcjonariuszy ukraińskich władz. Zdaniem Pitery wpis nie zaszkodzi naszym relacjom z Kijowem. Nie ma żadnego znaczenia dla relacji dyplomatycznych. Nie takie wypowiedzi, nie takie wpisy na Twitterach i nie takie sformułowania padały również pod adresem Polski ze strony bardzo wysokich funkcjonariuszy Unii Europejskiej. Gdyby świat był tak małostkowy, że każdą wypowiedź by przekładał na realne działania, myślę, że nieustannie byłby w stanie wojny, a tak na szczęście nie jest. Tak, po prostu. Napisał zwięźle na temat. Tak o wpisie twitterowym ministra Sikorskiego mówi Wojciech Olejniczak z SLD. Pytany, czy szefowi polskiej dyplomacji wypada w taki sposób komentować sytuację na Ukrainie, Olejniczak odparł, że dziś nie ma już czegoś takiego. Każdy mówi, kto chce, wyjaśnia polityk. Poszedł po bandzie, ostre komentarze zdarzały się już Sikorskiemu wcześniej. Takiego mamy ministra. Nazwał rzeczy po imieniu. Z Janukowyczem i z tą władzą za wiele na Ukrainie już się nie da zrobić. To są słowa Olejniczaka. Wpis nie podoba się Andrzejowi Rezenkowi z Twojego ruchu. Wyjaśnia, że minister Sikorski kolejny raz mówi rzeczy, których nie powinien. Tam jest sama prawda w słowach Sikorskiego, dodaje Rozenek. Sama prawda. Ale ministrowi, dyplomacie, tak pisać, tak mówić nie wypada. Prezes PiSu, który wezwał Radosława Sikorskiego, by udał się na Ukrainę, był w Kijowie, poza Jarosławem Kaczyńskim, byli też polscy deputowani. O tym już mówiliśmy. No i mamy burzę na własnym podwórku. No, trudno tu się nie zgodzić z posłem Dudą, który użył, że tak powiem, bardzo ostrego języka do komentarza. Natomiast ja podzielam to, co mówi Wojciech Olejniczak, tylko w sposób bardziej wysublimowany bym to ujęła. Chcę powiedzieć tak, że to, co jest takie powiedzenie, to, co wolno wojewodzie, to nie tobie. I w tym przypadku naprawdę do ministra dyplomacji nie przystoi, żeby w takiej formie niewłaściwej komentować rzeczy na swojej tam stronie. Czy, ja wiem, ty wiesz, ona wie, on tak, wie, ale że nie tamci wolno. Są wszyscy skorumpowani. Dyplomacja ma swój język, no swoją formę. Mhm. I tylko o to w tym momencie chodzi. Na to nie zgadzam się z takimi sformułowaniami, których zawarł. Kosmatowski, Prawo i Sprawiedliwość. W dużej mierze zgadzam się z tym, co powiedziała pani poseł i z tym, co powiedział poseł Rozenek. Aż dziw, że się zgadzam z czymś, co powiedział poseł Ruchu Palikota. Oczywiście, no taki wpis jest idiotyczny. To nie ulega wątpliwości. Powinien kosztować urząd pana ministra Sikorskiego. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest jeszcze dalsza historia tego wpisu, a mianowicie wczorajszy wpis pana premiera Tuska, który powiada, że tam na Majdanie polscy politycy powinni być zjednoczeni i on się bardzo cieszy z wizyty na Majdanie prezesa Kaczyńskiego i posła do Parlamentu Europejskiego i wiceprzewodniczącego tego parlamentu pana Protasiewicza z Platformy Obywatelskiej. No to zaraz, panowie, no to zdecydujcie się, jaką my politykę prowadzimy. Tą, o której pisał wczoraj Tusk, czy tą, o której przedwczoraj pisał Sikorski. Jednoznacznie ten wpis Sikorskiego to jest skandal, który powinien kosztować go urząd. Eugeniusz Kłopotek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Szukam jakichś prób przynajmniej usprawiedliwienia trochę ministra Sikorskiego. Nawet wypowiedziałem się do niektórych mediów w ten sposób, że właściwie to on ma wewnętrzny problem, pan minister Sikorski, jako osoba, jako osobowość, dlatego że targają nim dwie sprzeczności. Z jednej strony po Afganistanie, kiedy tam przecież kiedyś podobno biegał z karabinem, taka dusza wojownika w walce o wolność i demokrację, ale z drugiej strony, no jednak jest ten trochę ciasny gorset dyplomaty, ministra spraw zagranicznych. No i teraz, co się okazuje, coraz częściej jednak wyskakuje z tego gorsetu. To nie pierwszy jego tego typu wyskok. No i rodzi się pytanie, czy być może rzeczywiście już jest mu za ciasno w tym gorsecie. Ale na to on musi sobie odpowiedzieć i pan premier Tusk. Ja uważam tak, jako obywatel Radosław Sikorski może więcej, ale jako minister spraw zagranicznych dużo mniej. Polski, dużo mniej. No tak i tyle. Twój ruch
Łukasz Krupa. To już wszystko zostało powiedziane. No, wpis bardzo słaby, że tak kolokwialnie się wyrażę, o tym, że w, tak, że na Ukrainie jest korupcja, no to wszyscy wiedzą, ale to nie dlatego, że sobie o tym mówimy, no, tylko zmiana. Zakładajmy, że na dużo mniejszą skalę. Próbujmy chociaż wierzyć, że na mniejszą skalę. A u nas jest mniejsza, tak? No, chciałbym wierzyć w to. Nie, ale tak poważnie. Ograniczenie korupcji, ograniczenie wpływu mafii na władzę, zmiana przepisów, ordynacji wyborczej, to były jedne z głównych elementów tych negocjacji, które Ukraina musiała zmienić, więc tam jakby kwestie korupcji też były szeroko poruszane. A to, że ministrowi nie wypada w taki sposób, to jest oczywistość i on po prostu tym traci sam, najbardziej on sam. Już nie tylko jako nasz urząd, bo to jest Twitter, to jest bardziej indywidualne, ale jeżeli buduje od lat sobie wizerunek europejskiego dyplomaty na poziomie, to takim wpisem cofa się kilka kroków do tyłu. Antoni Mężydło, Platforma Obywatelska. No ja myślę, że tutaj premier Tusk tym swoim wpisem odciął się od tego wpisu Radka Sikorskiego. Także to jest tutaj wyraźne odcięcie się. Oczywiście, że nie mógł odciąć się, nawiązując bezpośrednio do jego wpisu, ale myślę, że w dyplomacji to trzeba tak to odczytywać i ja myślę, że stanowisko Platformy jest takie jak Donalda Tuska. Zresztą tak naprawdę to politykę zagraniczną prowadzi premier w tym rządzie. Jarosław Radek Sikorski nie do końca jest ministrem spraw zagranicznych. A jakim jest ministrem? Coś się dowiemy, coś nowego się tam dowiadujemy. Panie redaktorze, na początku pierwszej kadencji pamięta pan, kto został wyznaczony do robienia polityki zagranicznej? Również Władysław Bartoszewski, do kontaktów z Niemcami, z Izraelem i tak dalej. Także nie do końca ma pełne zaufanie. Tutaj tak, nie do końca. Nie do końca prowadzi tą politykę Radosław Sikorski. Także tutaj ja akurat nie zgadzam. Ja podzielam te zdania, które państwo w studiu mówili na temat tego wpisu i odcinam się od tego, tak jak odciął się. Dobrze. Chętnie byśmy skontynuowali ten wątek. Tak. Dzisiaj powinno się znaleźć w głównych wiadomościach. Zobaczymy, jak to będzie. Proszę państwa, czas szybko płynie. Musimy jeszcze drugi temat poruszyć. Działacze prawicy w Bydgoszczy nie dają za wygraną. Walka o imię prezydenta Kaczyńskiego dla mostu na trasie uniwersyteckiej w Bydgoszczy trwa. Uchwałę zmieniającą nazwę przeprawy zaskarżyło do wojewody Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj działacze Prawa i Sprawiedliwości złożyli wniosek w tej sprawie. To samo zrobili członkowie bydgoskiej bramy porozumienia. Jest to porozumienie skupiające kilka prawicowych organizacji w mieście. Ich zdaniem uchwała została podjęta z naruszeniem prawa i dlatego powinien prześwietlić ją wojewoda. Zdaniem Bogdana Zakanowskiego z Bydgoskiej Ligi Rodzin nadal obowiązuje uchwała z kwietnia 2010 roku, w której mostowi nadano imię Lecha Kaczyńskiego. Dlatego też działacze prawicy złożyli w ratuszu pismo, aby tę uchwałę zrealizowano. Toruński senator Platformy Obywatelskiej włączył się do głosu, wicemarszałek Senatu i proszę państwa, jeszcze wyżej, bo głowa państwa nawet postanowiła się sprawą zainteresować. Bronisław Komorowski również skomentował to, co dzieje się na naszym bydgoskim podwórku. Ale tak, Jan Wierowiński krytykuje bydgoskich radnych PO i SLD, którzy zmienili nazwę mostu z imienia Lecha Kaczyńskiego na most uniwersytecki. Senatorowi, jak powiedział, jest szczególnie przykro, ponieważ inicjatorami zmiany nazwy byli również jego partyjni koledzy. Radni złamali zasadę, że umów należy dotrzymywać, wyjaśnia senator Wierowiński. Lech Kaczyński zasługuje na szczególną pamięć, dodaje polityk Platformy Obywatelskiej. To niefortunna decyzja. Źle się stało, że taką właśnie decyzję radni podjęli. Można oczywiście mieć uwagi do tego, w jaki sposób pan Lech Kaczyński sprawował urząd prezydenta. Natomiast niewątpliwie dla sprawy naszej niepodległości Lech Kaczyński ma zasługi ogromne. A ta dramatyczna śmierć jeszcze całą tą postać wydatniła, także nasza pamięć mu się należy i wydaje mi się, że to, co się stało, to było dobre. Pogłębia te dramatyczne podziały, jakie są w naszym społeczeństwie. Można było tego uniknąć. Wręcz o hańbie, proszę państwa, mówił bydgoski radny Bronisław Pastuszewski. Posłuchajmy.
przeżyłem dwa hańbiące historyczne i negatywnie historyczne wydarzenia związane z samorządnością. Byłem uczestnikiem sesji 19 marca 1981 roku i teraz jestem uczestnikiem po tylu latach kolejnej hańbiącej sesji Rady Miasta Bydgoszczy. Jest to dla mnie bardzo bolesne, bowiem kocham to miasto i to miasto znowu się zapisuje, bo to jednak jest znamienne wydarzenie polityczne na kartach historii Polski bardzo negatywnie. Bronisław Komorowski, proszę Państwa, powiedział, że z zażenowaniem słuchał o tej sprawie, bo jak się już raz podjęło decyzję, to wydaje mi się, mówi głowa państwa, że trudno z niej się wycofywać w sposób nie raniący nikogo. Aczkolwiek warto zwrócić uwagę dzisiaj, że te środowiska, które zawsze bardzo chętnie dokonują zmian wszystkich nazw ulic, nazw mostów i różnych innych, wyżywają się wprost tutaj. Dzisiaj znajdują się same też w niezręcznej sytuacji, żeby tym konkretnym przypadku mówić nie, nie, żadne zmiany nie wchodzą w grę. Więc ja bym życzył radnym z Bydgoszczy, mówi prezydent, po pierwsze większej stabilności we własnych decyzjach, po drugie, by nikogo nie ranić zmianą tej decyzji. Tak mówi głowa państwa. Anna Malikowska. No tak. Trzeba się cofnąć jednak do 2010 roku, kiedy to kilka dni po katastrofie, kiedy wszyscy kochaliśmy się wzajemnie bez względu na opcje polityczne, pod wpływem właśnie tej żałoby, tych emocji została podjęta ta uchwała w sprawie nadania imienia obiektowi, którego jeszcze w ogóle nie było. Ja osobiście uważam, że nazwa Most Uniwersytecki powinna wyciszyć nastroje. Jest to neutralna sprawa i nie powinna ta nazwa dzielić. Ja chcę zwrócić jednak uwagę na następujący fakt. Oczywiście, że środowiska ściśle związane z zmarłym prezydentem Lechem Kaczyńskim, no mają prawo wypowiedzieć swoje zdanie, zdanie w tym momencie zawodu, jaki ich zdaniem ich spotkał. Natomiast sądzę, że bydgoszczanie nie są niezadowoleni z tej decyzji Rady. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na jeden fakt. Jak można? Środowiska prawicowe wiążą się ściśle z Kościołem, czyli z wiarą, że powinni być to katolicy. Tak się przynajmniej powszechnie przyjęło. Język, który był zamieszczony na forach przez przeciwników tej decyzji Rady, czyli ludzi związanych z prawą stroną, no był tragiczny. Nie nadaje takich, się do cytowania nic. Takich przezwisk, takich wulgaryzmów, to słowo daje, to trudno spotkać wśród, nie wiem, pijanej grupy z takiej, bym powiedziała, rozpuszczonej młodzieży. Wpisy zazwyczaj są anonimowe, więc nie wiemy, kto dokładnie to pisał, prawda? Ale z imienia i nazwiska nie wskażemy. No, zwolennicy tej zmiany no nie nazywaliby tych radnych no tak obrzydliwie. To nie można inaczej powiedzieć. Stąd no nie mogę. Trzy minuty nam zostały, panowie. Że tak mamy dyskutować z sobą. Kosma Złotowski, Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli chodzi o wpisy na forach, to ja się tym zupełnie nie przyjmował. Proszę sobie poczytać wpisy na każdych innych forach. Oczywiście. Na każdy tam temat. Każdy jest odważny, bo jest bez nazwiska. I tego rodzaju inwektywy padają we wszystkie strony, więc tego proszę zupełnie nie przywoływać. Bydgoszcz wydaje prawie 20 milionów złotych na promocję. I te 20 milionów złotych to jedną decyzją zostały wyrzucone w błoto, bo sprawa odbiła się bardzo szerokim echem w całym kraju, we wszystkich mediach i nie większość, ale nawet te mainstreamowe media, które teoretycznie powinny sprzyjać takiej zmianie, okazuje się, nie sprzyjają takiej zmianie. Tutaj nie chodzi o to, że Most Uniwersytecki to jest nazwa, która powinna łączyć, szanowni państwo. Jeżeli ten most się nazywał wcześniej Lecha Kaczyńskiego, a teraz się zmienia te nazwy, to dlaczego się to robi? Nie ma uzasadnienia dlatego, a powinno byłoby być, bo przecież zmienialiśmy patronów ulic w latach 90., na początku lat 90. i zmienialiśmy ze zdrajców na patriotów. Dzisiaj z patrioty, z człowieka, który cenił takie wartości jak niepodległość, jak nasza rola w historii, którą zawsze podkreślał, jak duma z polskości, dzisiaj taką postać się wyrzuca na śmietnik historii.
mówi. To jest akt wojny symbolicznej, to jest chęć pokazania, że te wartości, które prezentował Lech Kaczyński, mają nic nie znaczyć. Tak to odbierają wszyscy i z całą pewnością jest to właśnie akt takiej symbolicznej przemocy. Eugeniusz Kopotek, króciutko, Łukasz Kuba za chwilę. No, jeśli miałbym jednym słowem określić stan mojego ducha z powodu tej sprawy, która tutaj w Bydgoszczy powstała, to powiem szczerze, jest mi wstyd. Jest mi wstyd jako do niedawna mieszkańcowi Bydgoszczy, dzisiaj oczywiście Kołdy Wielkiej. I powiem tak, jak przez wiele, wiele lat nie potrafimy zwalczyć pewnego rodzaju stereotypu o tak zwanych wojenkach bydgosko-toruńskich, tak teraz dołożyliśmy kolejną wojenkę bydgosko-bydgoską. Wstyd. Łukasz Kropa, twój ruch? Ja się nie zgodzę. Wtedy to było bardzo populistyczne nadawanie nazwy 4 dni po katastrofie największej inwestycji drogowej, która nawet jeszcze nie była rozpoczęta budowa. I dzisiaj zmiana tej decyzji była aktem odwagi. Ja akurat pochwalam to, że konsekwentnie zostało to zapowiedziane kilka miesięcy temu i doprowadzone do końca, bo było kilka sondaży wśród mieszkańców Bydgoszczy i przez telewizję bydgoską, i przez gazetę Ekspres Bydgoski. I ja osobiście z moimi członkami partii i młodzieżówką pytałem kilkaset ludzi na ulicach tego miasta. Około 70% w każdym tych sąd było za tym, że ta nazwa nie jest dobra dla mostu, co nie znaczy, że nie zasługuje Lech Kaczyński z racji swojej tragicznej śmierci na jakieś uznanie. Może mieć skwer, może mieć pomnik, ale nie most. Dobrze. Antoni Mężydło, głos z Torunia. Posłuchajmy na koniec króciutkiej wypowiedzi. Panie pośle. No ja w pełni się zgadzam tutaj z opinią mojego przyjaciela Jana Wyrowińskiego. Myślę, że to jego uzasadnienie w pełni oddaje również i moje poglądy w tej sprawie i z opinią również prezydenta Bronisława Komorowskiego. Także trudno cokolwiek dodać. Ja myślę, że ta opinia, którą pan tutaj przedstawił w tym felietonie Jana Wyrowińskiego, była wyczerpująca, jeśli chodzi o... Dziękuję bardzo. Proszę państwa, musimy kończyć. Senatorowie Platformy Obywatelskiej i posłowie Platformy Obywatelskiej wypowiadają się w ten sposób dopiero post factum, a nie wcześniej. Anna Bańkowska, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Kosma Złotowski, wcześniej. Prawo i Sprawiedliwość, Eugeniusz Kłopotek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję. Łukasz Krupa, twój ruch. Antoni Mężydło, Platforma Obywatelska. Za uwagę dziękuję. Marcin Kupczyk. Do usłyszenia. www.radiopik.pl